Szczęść Boże, w imieniu namaszczonego brata Andrzeja chciałbym przekazać jego słowa o krzyżu Nowego Jeruzalem. Krzyż Nowego Jeruzalem. Dnia 4 sierpnia 2023 roku powstał, a 6 sierpnia 2023 roku został pobłogosławiony przez kapłana Krzyż Nowego Jeruzalem. Powstał w miejscu, w którym powinien powstać. A to ze względu na mówiące o tym jednoznaczne znaki. Powstał w miejscu wpływu rzeczki Tuchełka. W objawieniach osuchowskich rzeczkę tę pobłogosławiła Matka Boża. Do rzeki Bóg w miejscowości Tuchlin. Miejsce to, jedyne takie na świecie, oznacza i symbolizuje nasze w dalekiej przyszłości połączenie się z Bogiem Ojcem, czyli połączenie po zakończeniu całego systemu rzeczy, czyli po zakończeniu i ery Ducha Świętego. Ery pokoju, w której od 3 grudnia 2023 roku jesteśmy, jak i nowego raju, który po erze pokoju nastanie. Jest jakby tamtą z dalekiej przyszłości rzeczywistością, dostępną już tu, na tej jeszcze starej ziemi. Jest jakby niebem na tej ziemi i poduszkiem tronu Boga żywego. Krzyż Nowego Jeruzalem niestety nie stał długo. Moc, jaka promieniowała z niego, tak przeszkadzała złemu, że zadziałał na złych ludzi i po miesiącu go ścieli. Wtedy Pan Bóg w swej niesłychanej dobroci zesłał łaskę 12-krotności, czyli o tyle są pomnożone nasze tam modlitwy. Również i sam ścięty krzyż, który jest trzony w odpowiednim miejscu, posiada tę łaskę 12-krotności i w wyznaczonym czasie powróci na święte miejsce. Krzyż Nowego Jeruzalem, jak i samo miejsce, jest święte i trzeba traktować jako największą świętość. Są cudowne i kto z ufnością zbliży się, będzie doznawał szczególnych łask. Łask nawrócenia, uzdrowienia, umocnienia. Była tam odprawiona msza święta, a po zakończeniu był cud słońca i inne cudowne znaki. Już niedługo będą tam pielgrzymować rzesze ludzi, w tym też i z innych narodów. A w obecnym czasie grupy modlitewne, które tam przybywają, wypraszają ze względu na 12-krotność ogrom łask. Są już pierwsze świadectwa uzdrowień, a prorocy i mistycy doznają tam szczególnych wizji, objawień i przeżyć duchowych. Zapraszam do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem.